Cześć, z tej strony Ania, witam się z Wami na kanale Książka Mikadze. Dzisiaj mam dla Was kolejny film z serii premierowej, premiery maja. Zebrałam ich paręnaście, bodajże 14 i powiem Wam szczerze, że naprawdę praktycznie wszystkie mnie interesują, chociaż pojawiło się kilka drugich tomów i tutaj jest kwestia po prostu tego, że interesuje mnie seria. W momencie, kiedy to oglądacie, trwa właśnie Zielony Tydzień, który zapowiadałam w karcie społeczności na YouTubie oraz też na Instagramie. I zachęcam Was w tym tygodniu, aż do 5 maja, czytamy książki, które mają zielone okładki, zielone elementy na okładce, zielone grzbiety czy zielone barwione brzegi. Do wyboru do koloru, chociaż w zasadzie kolor jest tylko jeden, to jest taka luźna zabawa, luźny challenge. Ja jestem w trakcie dwóch książek zielonkawych w tym momencie i doskonale się bawię. Zachęcam do wzięcia udziału, to jest kreatywny sposób do podejścia do stosów hańby, do książek nieprzeczytanych. Jeśli macie na swoich półkach nieprzeczytane propozycje, które mają właśnie zielonkawe jakieś okładki, to zachęcam i bawmy się wszyscy razem. I wracamy już do konkretów, do premier. Ja tutaj biorę na kolana laptopa i będę Wam referować, co tutaj wyszukałam ciekawego na maj. Pierwsza książka, o której Wam dzisiaj chcę opowiedzieć, to premiera z 14 maja, czyli najnowsza książka Aubeny Grabowskiej, która ukaże się nakładem wydawnictwa Rebis, Odlecieć jak najdalej, bzy na okładce i jakiś taki warszawski budynek, a to dlatego, że cała ta historia osadzona jest w 1965 roku właśnie w Warszawie, w której wciąż, mimo upływu lat, czuć echa wojny i czuć też ten taki niepokój związany z komunizmem, z działaniem Urzędu Bezpieczeństwa i to też w fabule książki Aubena Grabowska starała się odzwierciedlić. Naszą główną bohaterką jest Ola, maturzystka, bardzo zdolna, ładna i przebojowa, która marzy o ucieczce na zachód, ale to jest takie ciche marzenie, którego nie werbalizuje, natomiast gdzieś tam to marzenie w jej głowie się zrodziło. Ola mieszka na co dzień z babcią, jej matka przebywa w szpitalu psychiatrycznym, ponieważ no, nie poradziła sobie psychicznie z wydarzeniami, które dotknęły ją podczas powstania warszawskiego. No i Ola z babcią, wydawałoby się, że dość normalne gospodarstwo domowe, dość normalna rodzina, ale stają się obiektem zainteresowania TW Czyżyka, współpracownika Urzędu Bezpieczeństwa. No i pytanie, czy w tych okolicznościach Oli uda się zrealizować to ciche marzenie o wyjeździe z kraju. Czytam w opisie, że książka Odlecieć jak najdalej znakomicie ukazuje atmosferę lat 60., czyli właśnie, tak jak wspomniałam, te wciąż widoczne ślady wojny, ale także no, cień, strach i też te duże dysproporcje społeczne, trudy codziennego życia, aspiracje, właśnie fascynacja Zachodem. I ciekawa jestem tej książki, na pewno będę ją czytać, bo raczej te nowsze książki Aubeny Grabowskiej zwykle staram się czytać. Idąc dalej, przechodzimy do serii butikowej wydawnictwa Albatros i najnowsza książka to będzie kolejna powieść Daphne du Maurier, czyli Niespokojny duch. No i powiedziałam, że kolejna powieść, ale tak naprawdę będzie to jej debiutancka powieść, która po raz pierwszy, z tego co wyczytałam, będzie wydana w Polsce. Pierwsze wydanie ogółem zagraniczne 1931 rok i dopiero teraz Albatros pokusił się i ogólnie którekolwiek polskie wydawnictwo pokusiło się, by tę debiutancką powieść mistrzyni wydać u nas w Polsce. Książka na Lubimy Czytać zaklasyfikowana została jako powieść przygodowa, ale ogólnie ja tutaj widzę, że jest to taka wielopokoleniowa powieść, trochę saga rodzinna, właśnie też z przygodą, ale też z takim wątkiem morskim. Naszą główną bohaterką jest Janet Kumb, która tęskni za przygodą i wolnością, jaką daje jej morze. Jest bardzo związana właśnie z tym krajobrazem morskim i z tymi morskimi przygodami, natomiast wie, że są takie czasy, jakie są. Ona jest kobietą i jej droga, jej rola to jednak wyjście za mąż i no, pilnowanie tego ogniska domowego i spełnianie się w roli żony i matki. Natomiast ten jej niepokój, ta jej taka niespokojny, niepokorny duch zostaje przekazany na jej syna oraz jego potomków i tak toczy się ta historia. Ma być to fascynująca opowieść o złamanym sercu, odwadze, miłości, serwująca niepowtarzalną mieszankę romansu, historii i przygody. No i debiutancka właśnie jest to powieść. Piękna okładka, przepiękna. Tutaj się przesunę, żeby te okładki były te okładki dobrze widoczne. Piękna okładka,
powieść debiutancka, myślę, że sporo amatorów ta książka znajdzie. Przechodzimy do kolejnej premiery i będzie to drugi tom serii The Naturals Jennifer Lynn Barnes. No i przyznam szczerze, że właśnie to jest jedna z tych książek, z których nie przeczytałam jeszcze pierwszego tomu, ale dalej cała seria mnie interesuje, więc wspominam też o drugim tomie. 15 maja wydawnictwo Maastricht i właśnie drugi tom serii, czyli Mroczna Strona. No i pokrótce, to jest seria kryminałów, takich thrillerów dla młodzieży z bohaterami właśnie nastoletnimi, 16-17-latkowie, którzy wykazują się niezwykłymi umiejętnościami. Tam jeden bohater potrafi wyczytywać emocje i wiecie, jakoś tam ludzi czytać. Kto inny jest mistrzem analizy i te umiejętności doskonale się przydają w pracy FBI właśnie tymi tam czterema nastolatkami z niezwykłymi możliwościami, z niezwykłymi talentami. Interesuje się FBI i rekrutuje ich do pracy i do rozwiązywania najbardziej skomplikowanych, zagmatwanych i nierozwiązywalnych jak do tej pory zadań, zagadek kryminalnych. Jestem zainteresowana tą serią. To jest seria autorki The Inheritance Games, którą bardzo lubię, więc myślę, że i tu się zatopię w tej serii. Patrzy na mnie ten pierwszy tom z półki, to jest króciutka książka, a jeszcze jakoś nie mogę znaleźć na nią czasu. Ale mniejsza z tym, przechodzimy już do kolejnej książki, a kolejna z nich to Masters of Death autorstwa Olivia Blake. Również 15 maja będzie to premiera. Tutaj wydawnictwo Znak Horyzont wyda tę książkę i przyznam szczerze, że zawiesiłam na niej oko ze względu na przesiczną okładkę i mają być też, widzę, piękne zdobienia na brzegach, także cóż, niewiele mi potrzeba, ale okładka faktycznie, musicie przyznać, że jest przyciągająca, tutaj te szkielety i złote napisy, ładnie się to komponuje. I teraz o czym jest ta książka, bo w sumie fabuła też jest intrygująca. Główną bohaterką jest Viola Marek, która na co dzień jest zwyczajną agentką nieruchomości, prawie zwyczajną, bo w momencie, kiedy ma sprzedać, wykonać kolejne zadania, sprzedać pewną willę, i okazuje się, że ta willa jest nawiedzona, no to wiadomo, każdy normalny człowiek raczej by się z tej pracy uchylił, natomiast nie nasza główna bohaterka, ponieważ jej to nie dziwi, ona jest sama wampirzycą. No i tutaj mamy cały korowód różnych postaci, takich demonicznych. Tam w tym domu zakwaterowało się widmo zabitego panicza. To mi się kojarzy bardzo z serią Żywocie Marty Kisiel. Viola postanowiła poprosić o pomoc Foxa Dimore, który niby jest zwykłym oszustem, ale też ma moce medium i przy okazji jest synem chrzestnym samej śmierci. No i mamy tutaj demoniczną trenerkę personalną, zakochanego żniwiarza, pyskatą anielicę. Tak jak wspomniałam, spora ilość różnych bohaterów i z tego opisu wyłania się raczej taki humorystyczny obraz tej książki, także jakoś tak mi się kojarzy cała ta fabuła z powieściami Marty Kisiel. Mogę się mylić, ale tak ten opis mi tutaj sugeruje, chociaż okładka jest dość mroczna, więc mogę się jak najbardziej mylić, ale zainteresowała mnie ta książka jak najbardziej. Kolejna książka, o, na to też bardzo czekam, ponieważ będzie to najnowsza powieść Jakuba Małeckiego, 15 maja wydawnictwo SQN i książka Korowód. I bardzo tajemnicza jest to propozycja, ponieważ najpierw na Instagramie była cała taka akcja, że zapowiadali tutaj 15 maja, coś się wydarzy, wiadomo było, że będzie to powieść Małeckiego, skoro on udostępniał takie storiesy. Później był konkurs też na Instagramie, trzeba było złamać szyfr, w którym ukrywała się właśnie nazwa, tytuł tej nowej książki. Nie wiem, czy ktoś wygrał ten konkurs. Tam do wygrania była właśnie ta nowa książka z podpisem, z autografem Małeckiego. Tytuł Korowód, no mi się też nie udało złamać tego szyfru. Natomiast też później o tej książce było niewiele wiadomo, nie podawano na początku opisu tej książki, ale już oczywiście ten opis jest do znalezienia jak najbardziej na stronie SQN-u i zaraz Wam go przytaczam. On też jest taki, że trudno go jakby własnymi słowami za bardzo opisać, więc już Wam tutaj mówię. Kim jest ten trzeci, który zawsze idzie obok Ciebie? Mężczyzna z dzieckiem w ramionach, uciekający przez zamarznięty Bałtyk. Zakochany Felix i jego listy pisane na statku podczas sztormu. Barbara Brzozowska, autorka poczytnych międzywojennych powieści oraz genialny matematyk Tomasz Wilczewski. Wreszcie pisarz Jakub M. Co ich łączy? Ciekawie to brzmi, widzimy tutaj masę różnych bohaterów w różnych czasach historycznych też. No i tutaj
Korowodzie oglądamy rozciągnięty na stulecia taniec, w którym kolejni bohaterowie prowadzą się za ręce, a ich losy splata coś, co w milczeniu podąża śladem każdego z nich. Brzmi to tajemniczo i w sumie trudno jest tak wywnioskować konkretnie, o czym ta książka będzie, ale z tego, co kojarzę i z tego, co tu widzę, to będzie coś trochę innego niż zwykle. Dostajemy od Jakuba Małeckiego. Takie przynajmniej mam przeczucia i zobaczymy, jak te moje przeczucia się sprawdzą już 15 maja. I teraz kolejna książka, bo już przechodzimy dalej. To coś, do czego nie muszę tutaj wklejać okładki, ponieważ mam tę książkę już ze sobą w angielskim wydaniu. I tak jak się spodziewałam, wydawnictwo, tym razem UNYA, skusiło się na przetłumaczenie tej książki i wydanie jej. Tak jak to zwykle z Ali Hazelwood, raczej te książki są do nas sprowadzane, tłumaczone i wydawane. No i po polsku Szach i Mat, książka też 15 maja właśnie zostanie wydana. I ciekawa jestem tego tłumaczenia, na pewno sobie sprawdzę, jeśli pojawi się ta książka na Legimi. Książka ogólnie mi się podobała, jeśli kojarzycie moje jakieś tam poprzednie wrap-upy. To jest historia dla młodzieży, lekki romans, delikatny, w świecie szachów osadzony. Nasza główna bohaterka Mallory w młodości, w czasach tam dzieciństwa, wczesnego nastolęctwa, była szachistką bardzo dobrą, taką już, która zdobywała nagrody, natomiast coś w jej życiu takiego się wydarzyło, że ona te szachy odrzuciła, przestała się tym interesować. Całą swoją energię życiową skierowała na inne tory. Teraz pracuje, stara się pomóc swojej rodzinie, która też jest w takiej dość trudnej sytuacji. Natomiast pewnego razu jej przyjaciółka trochę ją zmusza, trochę ją prowokuje i pewnym splotem właśnie przypadków nasza główna bohaterka trafia na taki charytatywny konkurs szachowy i zostaje usadzona naprzeciwko mężczyzny Nolana, który okazuje się, że jest jakimś zarąbistym mistrzem szachowym, znanym na całym świecie, nie wiem, arcymistrzem, czy jakimś tam, wiecie, na wysokim szczeblu na pewno wtajemniczenia w tych szachowych sprawach. No i tak zaczyna się ich historia, która ma swoje wzloty i upadki, ale jest to no, taki dość powoli rozwijający się romans, a to wszystko właśnie w świecie szachów. I co ciekawe, naprawdę ten świat wciąga, to jest pierwsza książka związana z szachami, którą miałam okazję przeczytać. Miałam podejście do Gambita Królowej, ale odrzuciła mnie niestety tamta propozycja. No i tutaj faktycznie jestem zaskoczona, jak bardzo ten świat jest po prostu rozwinięty i jak wiele pasji wymaga i jak bardzo ludzie są zaangażowani w to wszystko. I w tej książce też ciekawie pokazane jest, jaki jest stosunek do kobiet w szachach. I to jest też taki temat, który Ali Hazelwood lubi poruszać, czyli kobieta w męskim świecie. Dostaliśmy już powieści o kobietach w świecie nauki, nauki takiej, wiecie, matematyka, inżynieria, technika, te sprawy, czyli tradycyjnie bardziej męskie, a te stereotypy Ali Hazelwood stara się łamać i tak też jest w tej książce. Także jeśli lubicie powieści tej autorki, to polecam i sama się dziwię, że to mówię, ale ta książka naprawdę sporo rozrywki mi przyniosła, doskonale się wyjęłam, więc super. Jak najbardziej polecam i 15 maja wydawnictwo UNYA, już to chyba wspomniałam. I kolejna premiera, na którą bardzo czekam i to znowu wracamy do wydawnictwa SQN, zbiorek czterech bardzo utalentowanych polskich pisarek fantasy, 3, 2, 1, możecie zgadywać. Będzie to książka Cztery żywioły magii autorstwa Anety Jadowskiej, Milany Wójtowicz, Marty Kisiel i Magdaleny Kubasiewicz. I to jest taka trochę bliźniacza książka względem tej, która została wydana w zeszłym roku, czyli Cztery pory magii. Też czytałam, dobrze się bawiłam. Te opowiadania, no to są takie cztery większe opowiadania, bardziej takie opowieści, po prostu książka podzielona na cztery i każdą jedną czwartą napisała dana autorka. I teraz trochę znowu wracamy do tych bohaterów z poprzedniej książki. Trochę pojawiają się nowi też. I znowu muszę posiłkować się bardzo mocno opisem. Przez miasto przeszła wichura, wietrzyca Majka jest przekonana, że ktoś ją śledzi, czy popada w paranoję. Kolejne opowiadanie, lokalny ryneczek zostaje poddany rewitalizacji po polsku i tutaj wkraczają te postaci, które wymyśliła Marta Kisiel w poprzednim tym tomiku. Filomena, Kira i Tomira zwierają szyki, żeby przywrócić ład i ochronić mieszkańców przed
niebezpieczeństwem oraz przed pewnym rozgogolonym żigolakiem. Kolejna historia toczy się w Krakowie. Tutaj podejrzewam, że autorką będzie Magdalena Kubasiewicz, bo ona lubi w Krakowie osadzać swoje książki. Ogień zdaje się dziwnie obcy, a Helena, ogniowa czarownica pracująca w straży pożarnej, szybko wiąże tę sprawę z przypadkami sprzed lat, czyli znowu taki wątek kryminalny. Wyspa na Bałtyku, tajemnica, morskie legendy, magia dla Mary, czy też Mary. Mogłoby to być wakacje życia, gdyby nie jeden szczegół. Musi odnaleźć szczątki swojego ojca, inaczej nie zazna on życia wiecznego. Ciekawa historia i piękna okładka również, musicie przyznać, taka oryginalna bardzo. No i znowu tego 15 maja wydawnictwo Dolnośląskie pokusi się o wydanie książki Sławka Gortycha Schronisko, które przestało istnieć, w nowej szacie graficznej, z barwionymi też brzegami, wszystko w takich błękitach, granatach utrzymane. Przyznam szczerze, że ta okładka jest bardzo estetyczna, może nie do końca pasująca do kryminału, jakim jest ta książka, ale to zdecydowanie tak z czysto estetycznego punktu widzenia podoba mi się ta książka i nie wiem, czy sama się na to wydanie nie skuszę, ponieważ bardzo lubię serię Sławka Gortycha o karkonoszach, a jeszcze nie mam tej książki w swoich zbiorach, może się skuszę, nie powiem, że nie, ale dla porządku przypomnę też fabułę historii, którą tutaj Sławek Gortych wymyślił i która też wygrała w zeszłym roku w plebiscycie Lubimy Czytać w kategorii debiut. No i pierwszy tom tej serii karkonoskiej, tak jak już wspomniałam, głównym bohaterem jest tutaj Maksymilian, student stomatologii, czy on jest bodajże już stomatologiem, w każdym razie młody mężczyzna, jedzie w karkonosze, żeby odciąć się od rodzinnych problemów. On tam miał ogólnie wujka, wujek był właścicielem jednego ze schronisk, ale wujek zginął tragicznie w górach. No i Maksymilian jakby wraca tam do tego schroniska wuja i odkrywa, że wujek przed śmiercią interesował się bardzo mocno losami innego górskiego schroniska, które tuż po II wojnie światowej spłonęło w niewyjaśnionych okolicznościach. No i tutaj Sławek Gortych bardzo ładnie łączy tajemnice z przeszłości związane z, no wiecie, nazistami, z różnymi tajemnicami II wojny światowej, jakimiś poniemieckimi legendami, plus są tutaj też łączone legendy takie górskie, karkonoskie, no i w to wszystko, no, dzisiejsze czasy, dzisiejsza perspektywa. To jest bodajże początek lat 2000, kiedy toczy się akcja tej powieści i moim zdaniem bardzo ładnie, sprawnie napisana i intrygująca propozycja, doskonała rozrywka. Także jeśli lubicie kryminały, jeśli lubicie też góry, no to koniecznie tę książkę musicie sprawdzić, czy to w tym wydaniu nowym, czy w tym poprzednim. Treść jest jakby ta sama. Jedziemy dalej. Kolejna książka, którą chciałabym Wam tutaj pokazać, to Cesarstwo Potępionych. Wydawnictwo MAG 15 maja wyda tę książkę i to jest drugi tom Wampirzego Cesarstwa. Znowu dwie wersje okładek. Mi, szczerze mówiąc, przypadła do gustu bardziej ta, która teraz się wyświetli. O czym jest ta książka? Nie powiem Wam do końca, bo nawet pierwszego tomu jeszcze nie przeczytałam, a nie chciałabym sobie tego za bardzo zespoilerować. Ten pierwszy tom, jeśli chodzi o opis, to no właśnie, pierwszy tom nowej serii Dark Fantasy, stworzonej przez J.A. Christopha. I tutaj, z tego co rozumiem, walka między ludźmi a wampirami. Od ostatniego wschodu słońca upłynęło 27 długich lat i 27 lat temu wampiry właśnie wypowiedziały ludziom wojnę i od tego czasu mierzą się ze sobą te siły. Tutaj mamy jakiś zakon, jakieś święte bractwo, którego członek Gabriel de Leon, nie wiem, walczy z tymi wampirami. Tutaj też coś o jego uwięzieniu i to jest opis pierwszego tomu. Natomiast co się dzieje w drugim, no to już po lekturze pierwszego tomu i ani sobie, ani Wam nie będę tutaj spoilerować tego. Ciekawa jestem, zainteresowałam się w ogóle tą serią, bo ostatnio na Puszystym Klubie Książki na Instagramie, jeśli macie ochotę dołączyć i macie Instagram, to zapraszam Was w wiadomości prywatnej, napiszcie do mnie i ja Was dołączę do konwersacji. Wspomniane było właśnie Wampirze Cesarstwo, a raczej właśnie ten drugi tom, czyli Cesarstwo Potępionych i właśnie tak też mnie zaintrygowała ta seria, więc być może do niej sobie wrócę, a Wam tylko sygnalizuję, że ten drugi tom, jeśli czekaliście, jeśli lubiliście pierwszy, no to 15 maja znowu wydawnictwo MAG. Wspominałam już o Marcie Kisiel w kontekście tego zbiorku czterech
pisarek fantasy. Tutaj nasza autorka występuje solo. Mała draka w fińskiej dzielnicy. 22 maja wydawnictwo Mięta postanowiło tę książkę nam dostarczyć. Słowarz Mijan powraca do rodzinnego miasteczka, dźwigając samotny plecak i poczucie życiowej porażki. No i to jest jakby najbardziej rozsądne zdanie z tego całego opisu. W starym Deszczynie, jakby powraca do starego Deszczyna, wszystko jest na swoim miejscu. Fińskie domki, ukochane babcie oraz przyjaciele z dzieciństwa i gadające chodniki, i później już jest odlot, więc spodziewam się, że będzie to książka właśnie fantasy, ale taka też szalona, z elementami takimi mocno humorystycznymi, absurdalnymi. Tego typu będzie to propozycja, jak to często bywa u Marty Kisiel. I właściwie naprawdę z tego opisu więcej nie mogę wyciągnąć, ale jeśli lubicie pióro Marty Kisiel, no to myślę, że Was zainteresuje ta propozycja bez znaczenia, jaka treść tak naprawdę i jaka fabuła tej książki. Będzie, spodziewajmy się, chyba fantastyki, z tego co ja rozumiem, z dużą dozą humoru i rodzinnego ciepła. Tak przynajmniej sugeruje wydawca. I teraz przechodzimy już do, uwaga, chyba jednego reportażu w tym zestawieniu i będzie to książka Sycylijki, premiera 23 maja, wydawnictwo bowiem. Gaetano Savatteri jest autorem tej książki. Jest to owoc jego wieloletniej pracy, wieloletnich rozmów właśnie z kobietami z Sycylii, ale też badań nad żyjącymi albo wymyślonymi Sycylijkami z dawnych czasów. I mamy tutaj taką mozaikę różnych postaci, z których wyłania się praktycznie pełny, no według przynajmniej autora i według wydawnictwa, obraz kobiety z Sycylii. No i mamy tutaj właśnie przybliżone biografie prawdziwych oraz fikcyjnych Sycylijek, od świętej Rozali, czyli patronki Palermo, poprzez Frankę Violę, będącą symbolem emancypacji kobiet. No i też, z tego co widzę, tym teraźniejszym Sycylijkom autor miał oddać głos w tej książce i jestem bardzo ciekawa tej propozycji. Jestem ciekawa obrazu Sycylijek, który się wyłoni z tych zapisków. Także również i 23 maja po tę książkę, albo później trochę po premierze, sięgnę. Teraz gratka dla fanów serii skandynawskiej, dla osób, które czytają, kolekcjonują te książki. Kobiety, o których myślę nocą. To będzie najnowsza propozycja właśnie z wydawnictwa poznańskiego. Premiera tej książki to 27 maja. I tutaj ja z opisu nie jestem do końca pewna, czy jest to po prostu zbiór historii o różnych zbuntowanych kobietach, podróżniczkach, artystkach itd., czy też jest to historia o pisarce, która postanawia się przyglądać tym kobietom. Chyba raczej to drugie. Tutaj nasza bohaterka, tak zakładam, pisarka właśnie, która czuje, że w swoim życiu utknęła, stawia wszystko na jedną kartę, rzuca pracę i postanawia się właśnie przyglądać tym nocnym kobietom. Tak one są tutaj w opisie nazwane. Ma być tutaj między innymi przybliżona sylwetka Karen Blixen, czyli duńskiej pisarki znanej z Pożegnania z Afryką. Dalej, japońska awangardowa performerka, XIX-wieczna podróżniczka, włoska malarka renesansowa, od Japonii przez Afrykę aż po Włochy. Różne kraje, różne kontynenty i różne historie. Ciekawa jestem. Opis brzmi bardzo interesująco, więc jak najbardziej interesująca może być to powieść. 27 maja znowu kolejna powieść autorki Shannon Chakraborty, czyli twórczyni serii Devabat. Tym razem wydawnictwo Czwarta Strona wyda kolejną książkę spod pióra właśnie tej autorki. I jest to naprawdę świeża zapowiedź, ponieważ dosłownie wczoraj zostało to ogłoszone na Instagramie wydawnictw właśnie z grupy poznańskiego. Jest to historia kobiety, która ma za sobą burzliwą karierę piratki na Oceanie Indyjskim. Przetrwała masę różnych przygód, mściwych łotrów, książąt, zamachów oraz też przeżyła kilku mężów. No i mogłaby spokojnie przejść na emeryturę, ale dostaje zlecenie. Niby to ma być ostatnie zlecenie, które może jej przynieść sławę, chwałę i po prostu zbudować i przypieczętować jej legendę. Natomiast nie jest to taka prosta sprawa, nie jest to prosta przygoda. Być może na szali będzie trzeba położyć własną duszę. Także zapowiada się to ciekawie i Barwione brzegi. Przepięknie wydana jest ta książka. Na pewno się kiedyś za nią zabiorę, ale najpierw muszę skończyć trylogię Devabadu oczywiście. I ostatnia już książka
Znowu powracamy do wydawnictwa MAG i znowu powracamy do opowiadania o drugich tomach, podczas gdy nie przeczytało się pierwszego. Ale na swoje usprawiedliwienie powiem, że pierwszy tom książki Gorejąca Gwiazda, czyli Czarne Słońce, mam na półce i mam zamiar czytać w tym roku. Jestem zainteresowana tą serią, więc wspominam też o Gorejącej Gwieździe. Tutaj tą premierę wydawnictwo już przekładało, bo tak jak śledzę te daty, to już kilkukrotnie miałam mówić o tej książce, ale potem okazywało się, że premiera jednak zostaje przesunięta. I teraz najnowsza informacja jest taka, że 31 maja ta książka ujrzy światło księgarni. Może bardziej wrócę do opisu pierwszego tomu. Tutaj znowu jakieś takie elementy jakiejś religii, rzadkie zjawisko, podczas którego zimowe przesilenie łączy się z zaćmieniem słońca i to jakoś zaburza równowagę świata. Epicka przygoda, opowieść o upadku władzy i walce jednostek z własną, bolesną przeszłością. Wiecie co? Opis jest na tyle skomplikowany, że nie będę się nawet kusiła o jakoś czytanie go na siłę i dukanie tego opisu, więc po prostu sygnalizuję, sorki, że właśnie ten opis taki mało konkretny z mojej strony, no ale sygnalizuję, że właśnie ta książka też się pojawi. I to wszystkie książki, które na dzisiaj miałam dla Was przygotowane. Mam nadzieję, że coś znajdziecie dla siebie w tym zestawieniu. Przyznam szczerze, że czekam na sporo z tych książek, w zasadzie na wszystkie, no ale niektóre jakby, wiadomo, ta lektura będzie odłożona w czasie. Jak zwykle, jeśli macie coś do dodania, jeśli zauważyliście jakieś ciekawe zapowiedzi, jeśli na coś właśnie czekacie, to dajcie mi znać w komentarzach, chętnie poczytam, liczę na to, że się podzielicie Waszymi odkryciami i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaczki, pa, pa!